let you go. You giving me a million reasons to quit the show. You giving me a million reasons. Give me a million reason, giving me a million reason, about a million reason. If I had a highway, I would run through the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you giving me a million reason, give me a million reason, giving me a million reason, about a million reason. I'm bound down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn old little. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. It's stuck in the cycle, I look off of a stare. It's like that I've stopped breathing, but completely aware. Cause you giving me a million reason, give me a million reason, giving me a million reason, about a million reason. And if you say something that you might ever mean, it's hard to even fathom with parts I should believe. Cause you giving me a million reason, give me a million reason, giving me a million reason, about a million reason. Makes it hard to keep the faith, but baby, I just need one good one, good one, good one, good one, good one, good. When I bow down to pray, I try to make the world seem better. Lord, show me the way to control all this world, although I've got 100 million reasons to walk away, but maybe I just need one good one to stay. Szczerze, gdybym jej nie spotkała, to miałabym najprawdopodobniej takie patrzenie, jakie miałam wtedy, że oj, osoba sławna to musi być fest wyobcowana i w ogóle i tym podobne. A miałam 18 lat, więc miałam prawo tak myśleć. Aczkolwiek no, takie doświadczenie myślę, że warto się z kimś podzielić. Było to jakoś w okresie 18 sierpnia 2013 może. I jechaliśmy wszyscy wspólnie na spotkanie organizacyjne. I ja z kilkoma osobami tam organizowaliśmy dojazd. I po prostu wszystko się odbywało kulturalnie, bez jakichś tam niepotrzebnych rzeczy. Ten dojazd był zorganizowany, był ogłaszany na internecie i po czym do jednego członka z mojej rodziny zadzwoniła Maja Sablewska, tylko że my nie wiedzieliśmy, nie byliśmy tak tego świadomi w ogóle, kto to jest Maja Sablewska, ani tym podobne, tylko że po prostu myśleliśmy, ja na pewno, że to jest jakaś zwykła, najzwyklejsza, najzwyklejsza osoba. No i w momencie, gdy przyjechali z dworca, jak wsiadłam do auta, cały czas takim przeświadczeniem, no
jadę ze zwykłą osobą. Dzień dobry, cześć, miło mi Cię poznać. No i droga trwała gdzieś około 3 godzin na to spotkanie organizacyjne. W szczegóły nie będę wchodzić, ponieważ tutaj trzeba mieć szacunek do tej osoby i ogólnie do tego wszystkiego. Gdy tak jechaliśmy, to zanim nawet wyjechaliśmy, to Maja zgubiła jakby komórkę. Pani Maja, bo to jest dla mnie pani Maja. Była i będzie. Zgubiła komórkę w aucie i tak mówi, gdzie moja komórka? No i okazało się, że chyba nawet ją trzymała w ręku, a jechała gdzieś tam, siedziała z przeświadczeniem, że nie ma tej komórki. Śmieszna sytuacja, że każdy może się zamotać. Jak jechaliśmy w trasie, to na pewno na dużo tematów rozmawialiśmy. Ja się tam mniej udzielałam, bo ja nie byłam jakąś za bardzo taką gadatliwą osobą. Zresztą jest lepiej mówić do kamery niż tak rozmawiać z kimś. A na pewno w tamtym okresie było to dla mnie jakieś trudniejsze, bo byłam skrupulatna, tak jak mówię, i byłam bardzo skromniejszą osobą. I to było takie dla mnie, że byłam troszkę nawet taka przymknięta na różne rzeczy. No i jak tak jechaliśmy, to pamiętam, że rozmawialiśmy na temat wszystkiego i ta Maja mówiła, że chodziła do szkoły teatralnej, że miała podobnie jak ja. No to takie było ciekawe, powiem szczerze, ale w tamtym momencie, tak jak mówię, to na mnie nie robiło w ogóle wrażenia, bo ja byłam taka bardzo zamknięta jakby gdzieś tam wewnątrz, nie to, że jakaś zła czy coś w tym stylu, tylko zamknięta bardziej. No i jak już w momencie Maja Sadlewska powiedziała nam, że współpracowała z różnymi osobami, a między innymi z Dodą, no to ja taki ząk w środku, gdzieś mi się lampka zaświeciła i myślę sobie, o kurczę, to grubo. No i tak tematy się różne tam gdzieś wiły pomiędzy nami, gdzieś rozmawialiśmy o tym wszystkim. I pamiętam, że najbardziej mi to utkwiło w pamięci, że do tej pory, bardziej po latach do mnie dotarło, że była to taka zwykła osoba, taka skromna i w sumie nie miałam nic jej do zarzucenia, podobnie jak jest teraz, a w międzyczasie jeszcze przez ten czas, który nie nagrywałam, a było to kupę lat, to przeczytałam dość rzeczy o niej. Nie jestem jakąś fanką, tylko po prostu lubię się tym podzielić. No i że między innymi w ogóle skończyła swoje studia geograficzne, które po 2 latach przerwała po to, żeby po prostu jakoś zacząć stawiać na swoim i w ogóle tam opuściła swój dom rodzinny. No, Maja już w tamtym okresie była ubrana stylowo. Była ubrana stylowo i to naprawdę nie było to, co my robimy, tylko że to było na tamten okres no takie dość niespotykane jeszcze. Takie widać było, że to jest osoba, która jest jakaś wychowana z charyzmą i było widać, że ta osoba ma jakieś predyspozycje do tego, żeby przebywać z innymi ludźmi. No, że gdzieś ma predyspozycje do celebryty, teraz dopiero z czasem to do mnie dochodzi. No i jak jechaliśmy, to jeszcze pamiętam, że odniosłam wrażenie, że Maja była bardzo wykształconą osobą, bo przez jakiś czas czytała książkę. Już nie będę mówić tytułu, no bo to jest jej prywatna sprawa, jaką tą książkę czytała. No ale czytała tą książkę i ogólnie też rozmawialiśmy nawet na ten temat. Umiała przyciągać do siebie. To nie było tak, jak to jest robione czasami na siłce przez innych, tylko ona po prostu umiała rozmawiać z innymi i przyciągać do siebie ludzi. Składała mi życzenia. I była z taką osobą z Anglii.
No i ta osoba też zaczęła mi śpiewać Happy Birthday to, a ja taka byłam, wiecie, taka wyobcowana, Boże, jak ja nie lubiłam, jak ktoś mi te życzenia składa. Zresztą no tej pory mam coś takiego, że ja tego nie lubię po prostu, no. To jest takie dla mnie trochę krępujące, no, no. To samo jak masz składać, nie wiem, życzenia na jakieś tam uroczystości, no już jest z tym lepiej, ale mówię, że to jest takie dla mnie krępujące bardziej. I co tam jeszcze? Pamiętam, że musieliśmy zrobić sobie przerwę, wiecie, żeby rozprostować nogi. I wyszliśmy tak na zewnątrz, wszyscy z aut, z tych pojazdów. I tam w kółeczku stała grupa osób właśnie, my się do nich dołączyliśmy i zaczęliśmy rozmawiać razem z Majką, z panią Majką. No i taka jedna pani tak stanęła, to w ogóle był taki epizod śmieszny, że ja tego nigdy nie zapomnę, to było tak śmieszne. Tak komiczny, że fest. To pani tak stanęła i mówi: kurczę, ty jesteś podobna do tej Zyty z Klanu. A ta Maja Seblewska mówi: no tak, bo ja gram w Klanie. A ta kobieta: nie, sobie ze mnie robisz. A ona mówi: no nie, no poważnie, gram w Klanie i tak dalej, i tak dalej. A ta kobieta była tak zszokowana, musiała naprawdę do siebie dojść, bo my tłumaczyliśmy, że no to jest prawda, ona gra w Klanie i tak dalej, i tak dalej. Musiała do siebie dojść, bo ona mówiła, że ona każdy dosłownie odcinek Klanu oglądała. To jest niemożliwe, co tu się dzieje. No i pamiętam też, że jak byliśmy tam na miejscu, na tym spotkaniu organizacyjnym, to taka jedna pani już w ogóle całkiem odosobniona, jakaś starsza pani, a było tam ponad 5000 osób, więc to była dość spora liczba osób, powiedziała: o, znajoma twarzyczka. Maja tak popatrzyła i myślę, no, że w tamtym momencie to było takie, wiecie, no, każdy sobie ceni prywatność, tak? Każdy sobie ceni prywatność, a jeszcze każdy ma w swoim życiu różne etapy i ona dosłownie o tym mówiła i ona cały czas o tym mówi, że każdy przechodzi jakieś zmiany. No i taka była zdziwiona, ale no przyjmowała to z pokorą. Przepraszam za jąkanie się. I co jeszcze? Tak, miała wszystko po kolei, to co najważniejsze powiedziałam, ale mówię, to naprawdę takie wrażenie miałam, że to jest naprawdę miła osoba i w sumie nawet powiedziałabym, że takie osoby się nie zmieniają, bo to była naprawdę ambitna osoba, wyglądała na taką, bardzo uśmiechnięta przede wszystkim, bardzo śliczna kobieta. Już mnie to tam nie obchodzi, co dzisiaj te media mówią, bo to już jest chwilami czasami. Nie będę się na ten temat wypowiadać. Każdy ma swoje zdanie i tyle. No ale była bardzo piękną osobą i widać było o dobrym sercu. I ja wierzę, że takie charyzmatyczne osoby się nie... mają czasami inne jakieś swoje zdania na różne tematy. I pamiętam, że ogólnie była taka śmieszna sytuacja, że w drogę tam... jak ten znajomy z Anglii nie potrafił się z nami w ogóle porozumiewać po tym angielsku, no nie? No i miał ten tłumacz, który w ogóle dał na głośno mówiący. I wtedy była taka sytuacja, że wiecie, jak to wyglądają nasze polskie drogi? A czasami to jest... była może bardziej, no... turbulencja. No jechaliśmy po tych drogach i nas naprawdę trzepotało tam. I nagle to taka cisza wśród gąszczy, raczej takiej ciszy. Translator się odzywa i mówi: ale ciężka ta droga. Tak zaczęliśmy się śmiać, że to jest nie do pojęcia w ogóle. Co jeszcze stamtąd pamiętam? Sporo ciepła tej osoby, sporo takiego przyzwyczajenia, bo już czym dłużej tam byliśmy z nią, a spędziliśmy 6 godzin, myślę, że 6 godzin na pewno, to było takie emocjonujące, jak w momencie mieliśmy się z nią żegnać. To takie było: o, cześć, cześć, Weronika, cześć, tam wszyscy i w ogóle. No, to było takie, że wiecie, że jednak się poznało taką osobę. No ja mówię, ale jak na początku
nie wiedzieliśmy, że to Maja Sablewska, to w ogóle na nas, ale to w ogóle nie zrobiło wrażenia. A teraz po latach tym bardziej to po mnie takie wrażenie robi, że ho. No i ja też potrzebowałam sobie trochę uświadomić, że ja z kimś takim w ogóle czas spędziłam. I jakoś myślę, że rok czasu myślałam nad tym, czy ten w ogóle odcinek nagrać, bo nie wiedziałam, czy to ma to sens. Ale stwierdziłam, że czemu, skoro na YouTube są różne treści, a ja mogę podzielić się czymś takim multą z życia. To jeszcze. Maja miała wtedy na sobie ubraną chustkę, stylową chustkę, ale już szczegółowo to już nie pamiętam, czy miała spodnie chyba, z tego co pamiętam. Nie pamiętam, czy to było bardziej w dres, czy to było bardziej w takim poważnym domu, ale miała na pewno bardzo ładną chustkę na włosach. No. I najbardziej to, co zrobiło na mnie wrażenie, to, że ja tak naprawdę teraz jakoś wyczytałam, że Maja Sablewska to była w ogóle menedżerem wielu zespołów muzycznych w Universal Music Polska. Została w ogóle wynajęta przez tą główną osobę, która tam rozporządzała tym wszystkim, no nie? I była menedżerem wielu tych osób, artystów. No ja jestem w szoku, to jest dosłownie, nawet nie wiem, czy to w tej chwili do mnie dochodzi, że ja taką osobę poznałam. Dobrze, kochani, koniec mojego mówienia, bo już mówię ponad 13 minut. I na koniec podsumowanie Maji. Jak zaczynamy coś zmieniać w naszym życiu, to później już tylko nie wolno odpuszczać.